Awe legiony słowa i chwała, z tej strony młoteczka na waszych ekranach The Sims 2, ze mną jest Nightwish! Jestem! I są też czateły, których nie widzicie! Czateły się witają! Haha, i nie słyszycie też czatełów. Przede wszystkim na początku tego odcinka chciałabym bardzo gorąco podziękować wszystkim czatełom, które bardzo cierpliwie znosiły moją walkę z Simsami, dlatego że coś tu się nie bało i się zepsuło i trzeba było oczywiście pół godziny to wszystko ustawiać, ale już wszystko działa i wracamy z Simsami po jedynych 3 latach. I używać cheatów. I używać cheatów. Wyszło. Ale myślę, że skoro mogli czekać 3 lata na kolejny odcinek, to mogli poczekać te pół godziny na czacie. Jestem potworem, wiem o tym. Słuchajcie, nie mam pojęcia, co się działo w poprzednich odcinkach, oprócz tego, że spaliłam pół akademika i zepsułam jakąś randkę. W międzyczasie do okolicy wprowadziłam Ladiesową, Nightwisha. Mam zamiar wprowadzić Fawa. I ktoś jeszcze nowy doszedł? Chyba nie. Tam gdzieś się Kingoszka z Wandzią, z Kremówką i Ewarezem turlają po okolicy, ale to wiecie, bo chcemy wszyscy należeć do Bractwa Lama 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 i podobno gdzieś po drodze do tego Bractwa zaczęłam przynależeć, natomiast nie pamiętam, bo to było 3 lata temu. Dobra impreza była i dlatego przyznaję się. No w akademikach takie imprezy są, że człowiek się po 3 latach budzi. O, skończyłem studia. O, dyplom mam w ręku. O, co tu się dzieje, nie? O, jestem inżynierem. W sumie jak w życiu. Także zobaczymy, co ja tutaj popsułam. Są jacyś ludzie, których lubię. Powinnam iść na siłkę. Tu coś wszystko zgadza i z tego, co tutaj patrzałam, to lubię ser. Nie wiem, dlaczego takich wyborów dokonałam. No ale jakby to ująć, to było dawno, nieprawda. 3 lata, zaczynamy nowe, lepsze życie. Także młotka się wysypia. Akurat popatrz, na maksa jestem. I śpię w swojej pięknej trumience, jak w życiu. Znaczy, ty zawsze jesteś na maksa. O, i zawsze jestem piękna, nie? Jak moja trumienka. Zgadza się. No, dobra. W tym odcinku postanowiłam zostać czarownicą i w tym odcinku postanowiłam iść na siłownię. A kogo chcesz oczarować? po każdym Sylwestrze. Zaczynam ćwiczyć. Od pierwszego. Albo no w sumie od popatrz, nawet zima jest. Nawet koniec zimy. Ty, to by się wszystko zgadzało. Od poniedziałku idę na siłownię. Czyli co? No to idziemy na siłownię, słuchajcie. Ta 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 ta. Szybciej zostaniesz czarownicą. Czekaj, trzeba wstać. O, ciężkie wstawanie, jak w życiu. Dobrze, się zastanawiam, jak ona tam oddycha. I gdzie tam jest? Biegaj nago, może niekoniecznie. Zabawiaj, może czemu niekoniecznie. Nie? Bo nie, od kiedy ja umiem medytować? Co ja robiłam, że ja umiem medytować? Pokaż. Może już coś z czarownicą tam kombinowałaś? Nie, no medytacji się gdzieś uczy na jakichś tam podróżach. Ja się w ogóle zaczynam zastanawiać, czy to jest ten safe, którego używałam do nagrań. Bo skąd bym umiała medytować, jak ja przecież nigdzie nie podróżowałam? No ale to nic, wszystko pod kontrolą, słuchajcie. Trochę bardziej tai chi wygląda niż medytacja, to co ona robi. Oj, się czepiasz. Gdzie jest? Idź na parcelę. Idziemy na siłownię. Ta młotka, na pewno będziesz po nich wszystkich sprzątać, żebyś się nie zdziwiła. Jakieś stare żarcie żreć. No dobra. Uniwersytet Simowy. Może nie sprzątanie, ale... Idziemy na siłkę. Będziemy cisnąć. Fizjologii miałam się uczyć, bo wtedy szybciej się uczę tych kondycjów. To może najpierw fizjologię. Wiesz co, może ja wbiję w końcu ten jeden poziom tej kondycji i zacznę się tej fizjologii uczyć. I tak będzie lepiej, bo później już tam, wiesz, cokolwiek zrobię, będzie dobrze. Jak ja bym chciała tyle śniegu, a to wszędzie już roztopy w Mielcowie. Widzisz, nawet porą roku się wstrzeliłam w nagrywanie. Widzisz, musisz do mnie przyjechać, u mnie dalej jest śnieg. O, no to jadę. Młotka, co to za samurajski fryz, pytają czateły. No piękny fryz przecież, to specjalnie taki, wiecie, na siłownię. Żeby jeszcze ślicznie wyglądać, ale żeby mi gorąco nie było. I ta muza. W ogóle czateły mi powiedzą, czy granie jest za cicho. Ale chyba nie. Chyba jest troszeczkę.
No i proszę, jest siłka. Nie, chyba słyszę już dobrze, bo po prostu muzyki nie było wcześniej. No dobra. Ciśniemy biegi. Najpierw sobie włączę tutaj. Oglądaj film. Film akcji. Kontrolowane przygody. Albo nie, aport, czekaj. I będę absurdem. Poaportujmy jestem trochę. Jestem absurdem. A kto ci będzie piłkę rzucać? No w telewizji będzie. To będzie takie, wiesz, jak granie na Wii. Bardziej chyba jak ten osioł z marchewką na sznurku. Przepraszam, ale czarna zaliczyła glebę. No młotka, ciśnij, ciśnij. Ja myślę, że nie będziesz lepsza. Super będę cisnąć. Popatrz, jak najlepiej na siłowni umiem. Okej, tamta też się wywaliła. No i widzisz, czarna już dwie gleby zaliczyła, a ja jeszcze idę dzielnie. A nie włączyłaś tego telewizora ostatecznie. No popatrz. Widocznie wolę w ciemność iść. Musisz patrzeć pod nogi, żeby się nie wywalić. No i widzisz, telewizor. I trzecią glebę zaliczyła, a ja dalej dzielnie idę. Ups. Oj tam, oj tam. Czasem trzeba się potknąć tylko po to, żeby pokazać, że mogę wstać i iść dalej. No, skończ, skończ, skończ. Już, punkcik wbity i super. Idziemy na naleśniki i zostanę czarownicą. Ja piękny finał. Kalkulatoret, ja tak chciałam zejść. Od razu zrobić operację plastyczną twarzy, tak? Tak. Wszystko było kalkulatoret, słuchajcie. To nie było tak, że ja się przewróciłam. I pyszne naleśniczki. Nie ma to jak, wiesz, zejść tutaj z ćwiczenia. Pobiegała 5 minut i do życia. No właśnie o tym mówię. Oj, muszę nadrobić kalorie, tak? Ja po prostu trzymam linię. Grubą i zdecydowaną. A, coś się przycięło. Czekajcie, coś się przycięło. O, już działa. Nie wiem, czemu się przycięło, ale było na tyle uprzejme, że postanowiło się przyciąć. Dobrze, młociu, wcinaj. Ale kultury trochę. Jaki make-up. Słuchaj, w ogóle. Jak ładujesz takie emo gry, to się same tną. Oj tam. Dobra gra jest. Proszę mi tutaj nie wypominać. Gra jest dobra, tylko safe jest emo. No może troszeczkę. Ale teraz tak pomyślałam, popatrz. Było kilka live'ów z Simsów, ani raz się nie przycięły. Młotka nagrywa, żeby było na YouTube i co? I pocięte. No i najlepiej. I wy nie wierzycie w klątwę mojego YouTube'a. Ja mam klątwę YouTube'a po prostu. Ja nie mogę robić YouTube'a, bo się wszystko psuje. Tu wszystkich 46 tysięcy subów bierzesz na live'a. Każdy, o, jeszcze każdy złotówkę płaci za wejście. My kupujemy samochód albo budujemy chatę, nie? I do końca życia nie muszę pracować, tylko mogę robić live'y. I w tej chacie będziesz miała wtedy specjalne studio do live'u. Tak, i będzie kamera, będą ściany wygłuszone i green screeny będą. I słuchajcie, będę mogła drzeć ryja, będę mogła. Tak, wiesz, że sąsiedzi, no. Nie muszę się martwić, tylko się zrobi takie wygłuszanie jak w piwnicy, co masz, co tam tniesz ludzi i się tak zrobi. No? To słuchajcie, od dzisiaj... Wygłuszanie w postaci knebla. Tak. Ja tu dziś czarownicę widziałam, poszła sobie. Nie, ja chciałam czarownicą zostać. O, popatrz, chce mi wejść pod prysznic z bok jeden. Nie ma. Ale z bok gentleman. No, chciał zapukać najpierw. No to niekoniecznie. Pingwin! Ja wiem, że się na poprzednim odcinku pingwinem podniecałam, ale to było, słuchajcie, 3 lata temu i ja chcę dalej w pingwina. Pingwin, chodź! Zimę? Jak się woła pingwiny? Kici, kici? Taś, taś? One mają straszny ryk taki śmieszny. Taki tak jak Czubakę, taki... No coś w tym rodzaju. O, popatrz, on robi tak prr, jak kotek. Jaki jestem słodki pingwin. Kto jest grzecznym pingwinem? Kto jest grzecznym pingwinem? O, smutny jest, a ja nie mam rybki dla niej. O kurde, nalał koło mnie. Weź w ogóle oblechu. Nie, bo on tak się podniecił po prostu, że mu się mokro zrobiło. I zasłoniłam sobie wszystko. Tak, młotka, wejdź w to jeszcze. Co ja robię z tą kamerą, ja się pytam.
Dobra, to ja miałam sobie czarownicą, więc trzeba iść na parcelę publiczną i spotkać się z czarownicą i ją poderwać. To ja tak zrobię właśnie. Także tu... Jeszcze po nim sprzątasz. No bo... How sweet. No mogę czasu być miła, no. Co ta gra się tak doczytuje? Ja nie rozumiem. Wszystko się zepsuło. Słuchajcie, tego save'a trzeba zrobić na nowo po prostu. Przecież to jest jakaś masakra. Gdzie jest czarownica, co ja ją znałam? Pół życia ci zleci, żeby wszystkich simów robić, wprowadzać i koksać znowu. Michał Dar, ale to czekaj, bo ja tu mogę tak zadzwonić, bo przecież mam telefon przy sobie. A? Bo to kupiłam sobie komóreczkę i widzicie, w Simsach 2 trzeba było komóreczkę kupić. Do Sima. Przynajmniej w Simsach masz telefon przy sobie. Oj tam. Oj, wykłady za godzinę. No to sobie już poszłam na randkę. No to przewijamy. No, fajna ruda. Z czarownicą chcesz się zaprzyjaźnić, ale idziesz na randkę. No bo pójdę na randkę z czarownicą po to, żeby się z nią zaprzyjaźnić. Ona mi powie, jak zostać... I popatrz, przyszedł po mnie! Bo on wie, że ja tu będę i to jest moja miłość. No dobra, nie jest moja miłość. Ja się z nim tylko zaprzyjaźnię, żeby powiedział mi, jak zostać Harry Potterem. I popatrz, rzucił zaklęcie światła. Niech stanie się światło. I motylki zawołał, jak pięknie. No na randkę się idzie, żeby się przyjaźnić. Ma. Od kiedy? No w Simsach to tak działa. Ale popatrz, jak go myślami przywołałam. Szybciej, młotka, wracaj z wykładów. Twoja miłość tutaj jest. Założysz się, że on sobie pójdzie, zanim wrócisz? Nie, bo ja kliknęłam, że mam wyjść z wykładów i on tu dalej jest i ja się z nim będę przyjaźnić. Nie odchodź! Nie odchodź! Nie odchodź! Nie! Miał być ślub! Miało być tak pięknie! Miałaś mieć windę z welonem. Miałam mieć windę z welonem. Nie, ja windę z welonem mam dla kogo innego. O, tak, mam nadzieję, że dzień był dobry, mam nadzieję, że nic się nie zmieni. No na pewno. Na pewno nie zmieni się twój, kurde, status w związku na Facebooku. Bo się spóźniłaś. To skomplikowane. Tak. Odleciał, zanim go przeleciałam. Jeszcze Rudy przyszedł mi śmierdzić, bezduszny jeden. Zadzwoń do Sima. Może go ci zabiorę w jakieś fajne miejsce, nie na siłownię. Zaproś. Wolę zagrać w Mushino ze stadem lam. O ty luju! To ja idę gdzie indziej. Ale patrz jaki bezczelny. To ja sobie idę na przedmieścia i na pewno tam kogoś znajdę i na pewno będzie wielka miłość. Kasyno! Wygram hajsy, będę bogata. Chociaż w Simsach. Przepuścisz resztę. Ten Rudy, który śmierdzi, miał serduszka do młoci. Nie ma tak łatwo. Ja już byłam na randce z gościem i co? I skończyło się na tym, że wolałam grać. Ale to było dawno, jak sama mówisz. Dawno. Teraz się wiele zmieniło. Dalej wolę grać na kąpie niż z facetem siedzieć. To się nie zmieni nigdy. Dlatego w grze chodzisz na randki. Przynajmniej w grze. Przynajmniej w grze. Zamów napój. Mieszany, poproszę. Kasyno? Patrz, jest karaoke, będę śpiewać. Luna. Super kasyno jest, proszę się nie czepiać. Zresztą jaki student, ile kasy, takie kasyno, tak? Się proszę Las Vegas nie spodziewać. Bardziej las niż Vegas. Czekajcie, ja opuszczę te ściany, może nie będzie mi tych wkładać wtedy w kamerę. Ich oczom ukazał się las. Krzyży. Ale może tutaj przyleci ten czarodziej i ja się z nim zaprzyjaźnię i on mi powie, jak zostać czarownicą. Młotka drżyry, ja przepraszam, już zamykam japę. Już nie będę krzyczeć. No i drink jest. Ty, popatrz, winda z welonem. Dobra, czas ich ograć. Jakie oglądaj? Aha. Nie, ja z czarnymi nie będę grała, bo na pewno będą oszukiwać.
okradną cię. Ale spróbuję, zaryzykuję. To się dopiero nazywa, wiesz, ryzyko, nie? Z jakimś skaterem. Też na pewno jest złodziejem. On mnie ogra, ty widziałaś, jak on przetasował te karty? Tak bardzo w dupie. Były sobie pieniądze. O, rety. Ale na razie 10 wygrałam. Dyszka moja. O nie, to już obodwoje na pewno przegraliśmy. Pozamiatane, słuchaj, pozamiatane. Oni wyglądają na oszustów. A tam pod peluszem ma jakieś dodatkowe, wiesz, pewnie. Na pewno. Patrz, już tam sięga nawet. Ten tutaj zagaduje nie, o lampę. Nie wygrałaś, tylko weszłaś w pulę dychą. Nie wygrałam, bo było plus 10. Na pewno wygrałam. A to 10 ci zeszło, miałeś 2000. Możesz nie rujnować moich marzeń i mojego postrzegania świata? I patrz, i plus 40 było, to ja dalej tam przegrywam ten hajs? O co chodzi? Nie wiem, ja nie umiem grać w karty. Nie ja też nie. No ale dobrze mi chyba idzie, nie? Dobra, młotka, teraz zastosuj jakiś blef. No spróbuj na stół kliknąć. Właśnie, tylko na siebie mogę albo na innych. Ale ich nie lubię, na pewno mnie oszukują. Wiesz co, bo tutaj popatrz, ta kasa leci, ale na liczniku wszystko stoi. Mhm. Więc ja tutaj nie wiem, co się od Janie Pawła. Zaraz jak to było, poszukam czarownicy, zostanę czarownicą, więc poszłam do kasyna i gram z czarnymi w karty. No, może tu jakaś czarna magia zachodzi, kto wie. Dobra. Czarna magia siedzi naprzeciwko ciebie. I chce mnie całować. Negromanta. To na YouTube idzie, mamy być grzeczni. Dobra, ja tutaj przewinę do końca rozgrywki. I tam poszło jakieś plus 90, plus 10, plus 10. Nie wiem, licznik z hajsem się nie rusza. Ja nie wiem, o co chodzi. Tamta laska przegrała wszystkie pieniądze. Idę śpiewać. Śpiewaj. Królowa śpiewu może być tylko jedna. Ty, popatrz! Wygrałam jakieś hajsy, ha? No to wychodzi, że to ja oszukałam ich. Dobra, to teraz szybko uciekam z kasyna, zanim się kapną. Jeszcze im zaśpiewam na koniec. Już ktoś się dorwał do mikrofonu. Odejdź stąd! Gwiazda może być tylko jedna. Ale śmieszki heheszki sobie robią! Wąd mnie stąd! Gwiazda jest tylko jedna. Zejdźcie ze sceny. Patrz, jak on się cofa przed no, i bardzo dobrze, niech zna swoje miejsce. Tak, Outlast się! Prawie jak Outlast się. Tak, no na pewno to śpiewałam. Jak to było? Już noc przykryła dzień, na czacie milion gwiazd. O, jakie ja kocie ruchy mam przy tym. No i super zaśpiewałam. Dobra, to idziemy do Mrocznej Krypty, może tam kogoś spotkam. Kiedyś dało się klikać na te domy i się... O, jest kobita! Dzień dobry. Aha, nie mogę jej nic zrobić, oprócz jej wyprosić. Szkoda. No jest pewne, na pewno ruszasz się lepiej niż śpiewasz. Zdecydowanie. Daj poczymać swoją kulę. Nie da się. No dobrze, to idziemy na parcele. Ona ma dwie. I dalej będziemy szaleć w Mrocznej Krypcie. To jest moje ulubione miejsce i ono jest tutaj nawet. Więc tylko przejdziemy przez ulicę. Klub Mroczna Krypta. I na pewno tam będzie czarownica, ja zostanę czarownicą. Black Angelek pisze na czacie, już nie będę się drzeć. Oj, no bo ja się staram, ale się tak entuzjazmuję, bo wiecie, tak dawno Simsów nie było, że wyszło jak zwykle, no. Ale będę grzeczna.
przez 5 sekund. Tak, ja mam takie dziwne wrażenie, że po prostu Skype mi znowu grę wyciszył, dlatego oni tak słabo grę słyszą. Ale na następnym odcinku poprawimy. Będzie dobrze. I te ekrany ładowania, najulubieńsze. Wciąż lepsze niż w czwórce, więcej się na nich dzieje. Wszystko jest lepsze niż w czwórce. Okej, okay, chce mi się sera, sera, sera i... I chcę drinka. Jakiś, chyba mam jakiś problem z alkoholem, wiesz? Kiedyś była taka piosenka jakaś ze starych czasów właśnie, Que sera, sera. Była. Ja nawet ją kojarzę, to było jakieś disco z pola. Bilon, skąd ty znasz takie rzeczy? Słuchaj, jak kiedyś rodzice znosili różne rzeczy do domu ponagrywane skądś tam, albo siedzieli przy radiach, albo no, jeszcze była taka super tajna technika, top secret piracenia muzyki, jeszcze jak nie było internetów, to się przykładało magnetofon, gimby nie znają. O, tak. Mikrofonem do głośnika od telewizora i się nagrywało. Gowie. No. I to były czasy, gdzie właśnie też między innymi w telewizji leciały. To było 5 teledysków na krzyż i one leciały zamiast reklam. Kiedyś nie było aż tylu reklam. Reklama była sporadycznie raz na kiedyś. O, i to są te czasy, wiecie, Nightwish tam 100 lat temu, moje drogie dzieci. Tak było! Po prostu ma kiepski tak gust, było. Tak, kiepski gust muzyczny i się starymi czasami wykręca, nie? Przyznaj się, kochasz disco polo. To nie było, to były włoskie piękne piosenki. No niech ci będzie. Dobra, jeszcze się pokręcę na wolnych obrotach. Ja się pytam, gdzie jest moja czarownica, ja spróbuję jeszcze raz do niego zadzwonić. Jesteś wystarczająco zakręcona. Albo czekaj, zaproszę go na randkę, może wtedy przyjdzie. Nie będzie wolał grać w Musina ze statkiem. Wampirzyca! On może nie chce zostać we friendzonie. Może. A widzisz, bo ja chciałam być taka zła, zaprosić go na randkę, a później go friendzonować. Dzień dobry, wampirzyco! Zabawiaj dowcip. Na pewno doceni moje poczucie humoru i będzie moją najlepszą przyjaciółką. Chodź tu, wampajer! No i znowu się coś przycięło. A, bo ja dzwonię, dobra. Chodź ze mną na randkę. A już na grę chciałaś zwalić. Nie ma ochoty na randkę, może gej? To chociaż wampirzyca ze mną zabaluje dzisiaj. O, proszę. Skąd spadłaś, z księżyca? Pokazać ci moją rakietę? No i proszę, już do niej mówię per robaczku. Zatańczmy razem. O, widzisz, ona też uważa, że jestem obłędnie zabawna. I potańczę z nią. Wyrwę sobie wampirzycę, skoro nie mogę mojego czarodzieja mieć. Porównywałaś, czy jesteś silniejsza od niej? Nie. Naprężyłaś muskuły, kiedy ona nie patrzyła? Ona się odwróciła, a ty prężyłaś się tam. O, popatrz, o Krakowie mówi. Pozdrawiamy Lady. O, bardzo serdecznie. I proszę, i o ropie, i o recyklingu. Wszystko da się odzyskać i uzyskać z tego paliwo, tak? Tak, dokładnie to było mówione. No i popatrz, jak się pięknie ze mną przyjaźni, tylko ten czarodziej jakiś taki niedorobiony, że się nie chce przyjaźnić ze mną. Ale popatrz, z tym mam 9, to może on będzie chciał się ze mną przyjaźnić. A? 9 czego? No, 9 wspólnych punkcików. To czekaj, zadzwonię do niego. Gdzie wy macie wspólne te punkciki? Tam, gdzie się dotykaliśmy. Dobra, idzie tu, jest ten pan, co ma 9 ze mną. Jest! Chodź, zaproś, chodź do mnie. Będzie fajnie. Zdradzisz mi sekrety magii, ja później cię oleję. Nie mogę wyjść z domu, czekam na majstra od naprawy telefonu. Co za paskudnik.
To sobie podejdę do niej. Taka muza leci dobra w ogóle. W dwójce była świetna muza. Jup. Chyba jednak w tym życiu czarownicą nie zostanę. A szkoda. A muzę w ogóle z Nocnego Życia to sobie słuchałem tak na co dzień po prostu poza grą. Była genialna. Wiesz, że mi też się kilka razy zdarzyło. W ogóle kilka moich ulubionych piosenek poznałam właśnie dzięki Sims 2. A, widzisz? Popatrz. Forever Alone. Nikt nie chce się umówić z Rudą. Pocieszę ją. Aurelko, ja cię pocieszę, bo widzisz, tutaj czarownicy się nie chcą ze mną umawiać, to... Przyspieszę się trochę, bo dziś poszłam siku, w ogóle kręcę się jak główienko w przeręblu. W ogóle jakbym zerknęła sobie na swoje potrzeby. Aha. No, to dobrze. Idź siku, młotka. Zaraz skończysz jak pingwin. No, chociaż wolałabym nie. To co, trzeba wrócić do akademika, przykoksać pracę semestralną. I tyle. Gdzie tam jeszcze czas? Mówisz? Dobra, to pogram sobie na... Bez spiny są drugie terminy. No, wiesz. Ja tutaj super uczniem będę najlepszym. Proszę, proszę, lamię sobie tutaj. To jest pinball? Pinball. Ale patrz jak umiem grać, nie muszę machać łapkami, a i tak wygrywam. A? I proszę, i wygrane. No i najlepiej. Zatrzymałaś kulkę na środku stołu. Zbagowałam. Nawet pinballa potrafię zbagować. Czy ja robię to, co myślę? Nie no, młotka, nie krępuj się. Nie, bez kitu. Nie zrobisz tego, młotka. Powiedz, że tego nie zrobisz. Posprzątaj. Dobra, już myślałam, że chcę wylizać talerz. Ale czekaj, bo ten będzie miał zaraz żarcie, to się do niego dosiądę i mu rąbnę to żarcie, jak mu kelner przyniesie. Nie będę musiała płacić. Najlepsze były takie pinbale, które nie były do końca dopracowane. Jedz! I... Szybko, młotka, zabierz mu to! No nie da się. Nie, czekaj, on wstaje. Patrz! Dzień dobry, a jednak przyszedłeś, mój drogi. Co ci się nie podoba? Gadaj z nim. Nie, bądź nieśmiała. Czarodzieje są właśnie dla ciebie. Odklikało ci się. Czy on właśnie skrytykował mój tyłek? Ja go dojadę kiedyś. Jak on tam miał, siodełko miał na nazwisko, tak? Patrz, ma ślicznego czarnego kotełka. Dojedziesz? Mhm, ja go tam dojadę i to tak wiesz. Będę miała nagrobek. Kolejny. A, że w tym sensie. A, no w tym sensie. Patrz, też uważa, że jestem po prostu histerycznie zabawna. Przyjrzyj się Simowi. Nie, tak delikatnie z nim tylko zaflirtuję. Jeszcze jeden dowcip mu powiem, skoro jestem tak super śmieszna. I porozmawiam z nim o smażonym serze. Ser. Z tymi pinballami się robiło, nie wiem czy pamiętasz coś takiego, że starało się wstrzelić tą kulkę pomiędzy grzybki gdzieś. I ona wtedy tak w nieskończoność się odbijała i tam potrafiła się tak odbijać nawet kilka minut i ci tylko punkty leciały. No popatrz. Oszukiwałeś nawet w pinballa, wiesz co, nie wstyd ci? Bo czasem to, że... za te punkty dostawałaś coś takiego jak extra ball, czyli wyskakiwały ci dodatkowe kulki i nimi grałaś, a tamta zablokowana cały czas tam się odbijała i nawalała ci punkty. Ale chociaż jakieś złotóweczki za to wypadały, czy się oszukiwało dla samego oszukiwania? Patrz, nie lubi sera. Obrzydliwiec. Rapuj za napiwki, to będę robić zaraz. No co mnie nie lubisz? Opowiem ci dowcip jeszcze raz. O politykach tym bardziej. Uwaga, uwaga. Zaraz będzie zimny Lech, nie? A nie, to jednak coś bardziej skomplikowanego. Tu chyba było o Kukizie coś. Tym razem. Się zastanawiam, czy on pożaruje jakąś simorośl, czy może sam się w nią zmienia, bo tak coś. A bo on jest złą czarownicą i dlatego tak na zielono śmierdzi, bo wali bagnem.
Jeszcze jeden dowcip mu opowiem, bo się na to bierze. Wezmę go, poschlebiam mu trochę. Zapytaj, jaki jest twój znak zodiaku? Psikus. Opatrz, już nie chce. A, wezmę mu brzęczyka, pocisnę. Na pewno lubi być naelektryzowany. Gest. Piąteczka sobie z nim przybije. Baw się. Może niekoniecznie bitwa na balony z wodą, ale mogę ci opowiedzieć historię o komputerze. Obejmij przyjaźnie. I czekaj, czekaj, co jeszcze mogę zrobić? Dam mu podarek. Wtedy może mnie odceni. Dobra, to czekamy. Przywinę trochę, żeby było szybciej. O, nie docenił mojego poczucia humoru. I odkolejkował cię. Odkolejkował mnie i jeszcze mi powiedział jakieś rzeczy w ogóle. Patrz, zaraz się z nim pokłócę, ja miałam być z nim w dobrych stosunkach. No i kurczę, i wszystko poszło na złe tory, no. Ale już wie, że wymierzyłam sprawiedliwość, wcześniej był ślepy. To powiedziałam i on to przyjął do wiadomości. Dobra, porzucam sobie z nim piłkę. O! Dowcip o Auschwitz. No i widzisz, jest złym człowiekiem i go to bawi. No i najlepiej, już jesteśmy ziomalami. On po prostu mówi, że jesteś gorąca. Ja tam myślę, że było mówione coś innego. I patrz, jak romantycznie stoimy w deszczu. A? To teraz muszę go pocałować. Now kiss! Czateły wiedzą, jak bardzo muszę być z nim zaprzyjaźniona, żeby zostać czarownicą? Zapytaj. Ile masz pieniędzy? Podobam ci się? A? Zaproś. Na grupę tymczasową niekoniecznie. Nakłoń do. A, to ja wiem sobie, do czego to wykorzystam. Zapytaj. Chyba mu się nie podobam. Oj, pioruny. O, patrz, kręcą go okularnice. A ja jestem śpiąca. Rozmawiaj. Podobno przybijanie piątki dość mocno nabija relacje. A to wszystko przed nami w takim razie, tylko zadepczę robaki i się wyśpię. Czekaj, 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 czekaj. Idź na parcelę do domu. Chyba 75 punktów musisz. Ile? To totalnie idę z nim na randkę. Totalnie idę z nim na randkę i wtedy nabiję te 75 punktów, a później powiem mu, zostaniemy tylko przyjaciółmi. Tak zrobię. Wracamy z nagraniem. Wracamy z nagraniem. Naleśniki i do spania. Intensywny dzień. Ja chyba te studia zawalę, bo popatrz. Tyle semestru poszło, a ja jeszcze nic nie zrobiłam. Ale przynajmniej mam przyjaciela czarodzieja. No? Czy przyjaciela, to duże słowo. Ale jeszcze go omotam, jeszcze go oczaruję. Naleśniki? Jedz, młotka, jedz. Musisz nabrać sił do walki ze studiami. A może... Może on mnie tak... Może on mnie tak olał, bo byłam w dresie. Jak go zaproszę na randkę i się tak, wiesz, odpierdzielę lekko, to wtedy na mnie poleci. No, po maseczce z naleśnika. Ślicznie jest, no przecież. To wszystko dla urody, a dla urody trzeba cierpieć. Co tam w ogóle jest? Tobie nie jest potrzebne nic więcej dla urody. Ooooo! Ktoś tu chce zaliczyć w przeciągu 2 tygodni. Dobra, to ja jeszcze jedną rzecz mam tutaj do załatwienia. Czyli jeszcze 2 tygodnie muszę się postarać. Tak, i tutaj dokładnie. Pokomplementować. Nakłoń do... Sprzątnij cały akademik, suczo. Ja nie będę żyła w syfie. Wystarczy, że ja śmierdzę. Jemioła. Jemioła tam jest. Do całowania się, ale nie mam się z właśnie, kim pocałować. Właśnie ale da się. Zastanawiam, widzisz? Dlaczego jemioła jest taką rośliną, pod którą się całuje, jeśli jemioła jest pasożytem? Mi to się składa. I robimy siku.
Czy ja ją nakłoniłam do sprzątania tego akademika, czy nie? Patrz, No jeszcze na tak, głodniaka patrz. będzie sprzątać ten akademik. A chyba się nie udało. Bo popatrz, nie odklikało mi się. A nie, czekaj. Psikus. Bitwa na poduszki. Udało się. I patrz, i sprząta. Ja najsuper w Simsy. Wszyscy są moimi pachołami. Ale mogłaby się ruszyć trochę, nie? Bo tak się wlecze. Ruchy, kobieto, ruchy! O, ucieszyła się, bo jedną miseczkę ogarnęła, nie? Ty idź spać, zanim znowu padniesz. Nic mi nie będzie, tam UFO porno się dzieje. Trzeba, czekaj, przeklikać. Tu śpi w piżamce, bardzo ładnie. No, jaka zadowolona, że może Tam się ciekawe posprzątać. rzeczy pod prysznicem dzieją, a ty pokazujesz sprzątającą Proszę. laskę. Proszę, czekaj, trzeba ustawić tak, żeby cenzura była automatycznie, jak na filmach, nie? O, nie do końca mi to wyszło. Nie mogę kamery bardziej przychylić, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi i co chciałam zrobić. Pięknie. No i się ślicznie ubram, jak ja mam jędrny Na żywo tyłeczek. lepiej. No i popatrz, i ładnie posprząta moich dawnych Nie przyjaciół. słyszałaś. Albo nie skomentowałam. Super. I młotka na górę, śmigaj. Raz, raz. I do spania. No, i w ten oto magiczny sposób zakończyliśmy kolejny dzień życia młotki. Ze mną był Nightwish. Były Byłem. czateły, których nie widać i nie słychać. I byłam też ja. Takie zaskakujące. Pamiętajcie, że raz lama, zawsze lama i do zobaczenia na następnych Simsach 2. Trzymajcie się i cześć! Cześć.